Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj będzie o motoryzacji i o tym, jak mocno i długo można kochać samochód. Czwartek to kolejny poszukiwacz, więc mocno się trzymajcie, bo przyspieszamy, aby wjechać do internetu. Co byś zrobił, aby zgarnąć nowy samochód? No, nie mówię tutaj o ciężkiej pracy lub oszczędzaniu. Co powiesz o 50-godzinnym całowaniu? Samochodem. Właśnie taki konkurs zorganizowało Radio Kiss FM wraz z jednym z salonów samochodowych w Round Rock w Teksasie. Jak już wspomniałem, aby wygrać, trzeba było wytrzymać 50 godzin z przyklejonymi ustami do samochodu. Mimo wszystko zgłosiło się 20 osób, no teraz zastanówmy się, co najlepiej całować. Oponę, zderzak, maskę, szybę, rurę wydechową. To chyba nie miało tak dużego znaczenia, bo od poniedziałku do wczoraj do środy regulaminowe 50 godzin wytrzymało aż 7 osób. W tym przypadku musiało pomóc losowanie, które wyłoniło zwycięzczyni Dilini Yasuraya. I tylko dodam, że całowała drzwi kierowcy. Może ci się przyda, jak będziesz chciał się zgłosić za rok. Internet jest oburzony całą akcją, którą transmitowano na Facebooku, w telewizji i już teraz nazwano ją najsmutniejszym filmem ostatniej doby. A moim zdaniem, gdyby do wygrania nie była Kia, a Ferrari, to niektórzy oburzeni poważnie by się zastanowili, czy nie spróbować. Zostajemy przy motoryzacji, tylko z USA przenosimy się do Rosji. Tam drogi kojarzą nam się z wypadkami i dziwnymi sytuacjami, które czasami zaskakują samych Rosjan. W końcu w normalnym kraju nikt nie spodziewa się człowieka chomika na skrzyżowaniu. Okej, z drugiej strony nie ma co się czepiać, przejechał na zielonym. Rosyjska infrastruktura drogowa uczy, że czasami nie warto pomagać. Jeżeli poczujesz obywatelski obowiązek naprawy migającego sygnalizatora, to warto to przemyśleć, czy aby na pewno warto go ruszać. Chociaż przynajmniej już nie mruga. Najnowocześniejsze słupy sygnalizacji podparte najnowocześniejszymi kijkami. Kosmiczna technologia. No ale żeby nie było, pomocni są nie tylko przechodnie, ale i kierowcy. Zawsze pomogą starszej pani bezpiecznie przejść przez pasy. Jak widać, samochód też chce pomóc i pomaga na swój sposób. Można powiedzieć, że jest on jeszcze głupszy niż ona stara. W końcu na początku widać, że pokazuje laską na toczący się samochód, ale cicho babo, facet wie lepiej. Patrząc na te filmy, trzeba przyznać, że podróżowanie ulicami Rosji to walka o przetrwanie, no i teraz inaczej się patrzy na pomysł człowieka chomika. Ta dmuchana kula to chyba najbezpieczniejszy transport do poruszania się po tamtejszych drogach. Zostajemy w Rosji, ciągle krążymy wokół samochodów, tam też są konkursy. Może nie trzeba się wykazywać cierpliwością i miłością do samochodu, nie trzeba być pomysłowym jak człowiek chomik. Trzeba zmienić nazwisko na Wierny, czyli Wierny. Tak nazywa się rosyjska sieć supermarketów, która zaproponowała 50 tysięcy rubli do wydania w jej sklepie dla każdej osoby, która zdecydowała się zmienić nazwisko na to piękne słowo Wierny. No i zdecydowała się jedna kobieta, zgarnęła bony na zakupy i nagrodę pocieszenia, o której nie wiedziała, a zorganizował jej mąż, który nie był zadowolony, że zmieniła jego nazwisko na nazwę sklepu, dlatego zamurował przednie siedzenia jej samochodu. Wszystko odbyło się 6 kwietnia, nabijając 2,5 miliona wyświetleń. Działo się to idealnie na tle sklepu, który organizował konkurs i w którym w trakcie murowania zakupy robiła żona o nazwisku Wierna. Niestety jej reakcji już nie widzieliśmy, nie wiemy, czy doszło do rozwodu. Tak czy inaczej to przykład męskiej miłości, nie do samochodu, nie do pieniędzy, tylko do nazwiska i tradycji. Вот так вот.
To tyle w tym odcinku. Pełne filmy znajdziesz w opisie. Proszę zostaw lajka, będę za to jak zawsze bardzo wdzięczny. Nowe osoby jak zawsze zapraszam do subskrypcji, abyśmy wspólnie oglądali filmy, które podbijają internet. Możesz też zostawić komentarz. W sobotę losowanie najlepszego komentarza, a moim zdaniem do wygrania koszulka z mojego sklepu. Widzimy się codziennie na fejsie, a na YouTubie już w sobotę. Mam nadzieję, że zajrzycie i tutaj. Kliknijcie też dzwonek, wtedy nie przegapicie odcinka. Do zobaczenia. Hej! Hey, that's it. Hey, that's it.